Rozdział drugi, w którym Flutek dotrzymuje słowa. Chynek z Kolsztejna przynosi Pradze pokój święty, a historia rani i kaleczy, zmuszając medyków do ciężkiej pracy. Flutek dotrzymał słowa, kompletnie tym zresztą Reinewana zaskakując. Miesiąc bowiem minął od tamtej rozmowy, od dnia festynu z okazji zwycięstwa pod Tachowem, od zamachu i od incydentu z panią Blażeną Pospichalową, który zdarzył się w noc z 4 na 5 sierpnia. Incydent z panią Blażeną powtórzył się, co tu ukrywać, potem jeszcze kilkakroć i w sumie więcej miał stron miłych niż niemiłych. Do tych pierwszych należały między innymi smaczne i obfite śniadania, którymi po 5 sierpnia pani Blażena jęła raczyć swych sublokatorów. Reinewan i Samson, dotąd jadający raczej nieregularnie i skąpo, po 5 sierpnia zaczęli chodzić do swych zajęć syci i zadowoleni z życia. Idąc zaś, uśmiechali się pogodnie do bliźnich i pogwizdywali wesoło, rozpamiętując smak bułeczek, twarogu, szczypiorku, wątrobianki, ogóreczków i jajecznicy z tartym selerem. Jajecznicę z selerem pani Blażena serwowała szczególnie często. Jajka? Mawiała, śląc Reinewanowi spojrzenie aksamitne jak alpejskie szarotki. Zmagają moc, a seler... dodawała. Zmaga chęć. Po miesiącu od tamtych wydarzeń, już we wrześniu, 6 w sobotę przed narodzeniem Panny Marii, gdy Reinewan i Samson kończyli jajecznicę z selerem, w izbie zjawił się, cicho jak szary cień, znany Reinewanowi szary typek w szarych gaciach. Jegomość czekają. Wyrzekł cicho, a krótko. W złotym koniku. Wnet, panie. Praskie ulice były wyjątkowo małoludne. Wręcz wyludnione, wyczuwało się napięcie. Tętno miasta było nerwowe, niespokojne i nieregularne. Dachy lśniły po deszczu, jaki spadł przed świtem. Milczeli idąc. Samson Miodek odezwał się pierwszy. Niemal dokładnie 2 lata temu, powiedział, byliśmy w Ziębicach. 8 września roku 1425 przybyłeś do Ziębic w szlachetnej misji wybawienia ukochanej. Pamiętasz? Miast odpowiedzieć lub skomentować, Reinewan przyspieszył krok. Istotnym metamorfozą... nie zrezygnował Samson. Uległeś w ciągu tych 2 lat. Zmieniłeś, rzecz niemała, religię i światopogląd. W obronie obu czasem chodziłeś w bój z bronią w ręku. Czasem dawałeś się wykorzystywać politykom, szpiegom i łotrom. I nieszlachetne wybawianie już twym motywem. Lecz przeciwnie. Ślepa zemsta. Zemsta, która, jeśli nawet cudem jakimś dosięgnie osób faktycznie winnych, i tak nie przywróci życia twemu bratu. Reinewan zatrzymał się. Rzecz już dyskutowaliśmy. Odrzekł twardo. Moje motywy znasz i obiecałeś pomóc. Nie pojmuję więc... I dlaczego do tego wracam? Bo do czegoś takiego zawsze warto wracać. Zawsze warto próbować, bo a nuż podziała. A nuż komuś otworzą się oczy i rozum zawita do głowy. Ale... masz rację. Obiecałem pomóc i pomogę. Chodźmy. W bramie Swatochawelskiej, rzecz dziwna, nie dało się widzieć straży, ni jednego zbrojnego. Sprawa była absolutnie zaskakująca, zważywszy, że brama i mostek nad przykopem stanowiły główny łącznik między nowym a starym miastem, a stosunki między dzielnicami bywały na tyle napięte, że uzasadniało to obsadzanie bram uzbrojonymi załogami. Dziś nie było ni śladu załogi. Tunel bramy był puściutki, zapraszający do wejścia. Nieszczerze, jak pułapka. Pustawo było też w uliczkach za Świętym Gawłem, zwykle zatłoczonych kramami i straganami. Dziwna cisza panowała na targu rybnym, a staromiejski rynek był jak wymarły. 2 psy, 1 kot,
i ze 30 gołębi w zgodzie i harmonii piło wodę z kałuży pod pręgierzem, nawet nie oglądając się na nielicznych przemykających pod ścianami domów przechodniów. Lśniły zmoczone deszczem kule na pinaklach chramu tyjskiego. Niczym złoty trójząb błyszczała wieża ratuszowa. Ratuszowe horologium, zegar wieżowy, jak zwykle zgrzytało, biło i coś wskazywało. Jak zwykle nie bardzo było wiadomo co, dlaczego i jak dalece dokładnie. A wnosząc z położenia słońca, i tak ledwo przeszła tercja. Flutek czekał w domu pod złotym konikiem, w tej samej izbie co poprzednio. Tym razem jednak obyło się bez wisielca. Stojąc przy oknie, taborycki szpieg wysłuchiwał meldunków składanych przez ludzi wyglądających na agentów, a także ludzi na agentów niewyglądających. Zobaczył Reinevana. Skrzywił się na widok Samsona. Jesteś. Jestem. Kuszy nie wziąłeś. Zauważył kwaśno Neplach. Może i lepiej jeszcze byś się w coś postrzelił. Czy ten twój matołek musi tu być? Nie musi. Zejdź na dół, Samsonie, i czekaj. Stań tam! Rozkazał Flutek, gdy Samson wyszedł. Tam przy oknie stój, milcz, obserwuj. Stał, milczał, obserwował. Na rynku nadal było pusto. Przy kałuży u pręgierza pies się drapał, kot wylizywał sobie ogon i jego szeroko rozumiane okolice, gołębie dreptały z krajem wody. Gdzieś w stronie Ungeltu i kościoła świętego Jakuba odezwał się róg. Po chwili trąbienie dobiegło też od wschodu, od splądrowanego świętego Klemensa, byłego klasztoru byłych dominikanów. Do izby wpadł zdyszany agent. Flutek wysłuchał meldunku. Nadjeżdżają. Oznajmił, podchodząc do okna obok. Jakieś 500 koni. Słyszałeś, Reinmarze? W 500 koni chcą zająć Pragę, błazny. W 500 chcą przejąć władzę. Zadówki. Kto? Zechcesz wreszcie powiedzieć, o co tu chodzi? Szczury ratują się z tonącego okrętu. Podejdź do okna. Przyglądaj się, patrz uważnie. Wiesz, kogo masz wypatrywać. Spod pręgierza uciekły nagle psy. Za nimi pognał kot. Gołębie zerwały się trzepoczącą chmarą, spłoszone przybliżającym się stukiem podków. Konny huf nadciągał od południa, od fosy, od pustej bramy swatochawelskiej. Wkrótce jeźdźcy, wśród nich liczni ciężko zbrojni, zaczęli ze szczękiem i łoskotem wlewać się na rynek. Kolińska drużyna Dziwisza Bożka. Rozpoznawał barwy i znaki Flutek. Zbrojni Puty z Czastolowic. Panosze Jana Miesteckiego z Opoczna. Pancerni Jana Michalca z Michalowic. Konnica Ottona z Bergo. Pana na troskach. A na czele! Na czele hufu jechał rycerz w pełnej zbroi, ale bez hełmu. Na białej jace nosił herb, złotego wspiętego lwa na błękitnym polu. Reinevan widział już i rycerza, i herb w bitwie pod Pusti. Chynek z Kolsztejna. Wyrzekł przez zaciśnięte zęby Flutek. Ze szczepanickiej linii Waldsteinów, z ruchu wielkich Markwarticów. Bohater spod Wyszehradu. Obecny pan na kamyku, hejtman Litomierzycki. Daleką przebył drogę. Od wielkości do zdrady. Rozglądaj się wśród jego kompanów, Reinevan. Patrz uważnie. Coś mi mówi, że kogoś rozpoznasz. Staromiejski rynek huczał od podków. Łoskot i szczęk odbijały się echem od pierzei i wznosiły nad dachy. Hynek z Kolsztejna, rycerz z lwem, wspiął siwego konia tuż przed portalem staromiejskiego ratusza. Pokój święty! Ryknął. Czas na pokój święty! Dość kry, gwałtu i zbrodni! Uwolnić więźniów! Uwolnić Zygmunta Korybuta! Prawego pana naszego i króla! Dość rządów krwawych klik! Koniec z przemocą! Zbrodnią i wojną! Pokój wam przynosi! Pokój święty! Jeźdźcy chórem podchwytywali hasło. Pokój święty! Ludu miasta Pragi! Ryczał rynek. Stolicy Królestwa Czeskiego i wszystkich temu królestwu wiernych! Do
drzwi ratusza nie uchyliły się nawet na cal. Prago! Krzyknął Hynek. Wolna Prago! I Praga odpowiedziała. Z trzaskiem otwarły się okiennice, wyjrzały zza nich strzemiona i łuczyska kurz, lufy hakownic, rury piszczał. Nagle, jak na komendę, staroniejski rynek utonął w ogłuszającym huku wystrzałów, w dymie i smrodzie prochu. Na stłoczonych na placu zbrojni runęła nawałnica kul i bełtów. Eksplodował i wzniósł się krzyk, ryk, wrzask ranionych ludzi, rżenie i dzikie kwiki kaleczonych koni. Jeźdźcy zakotłowali się w bezładzie, zderzali jedni z drugimi, przewracali, tratowali tych, którzy z siodeł spadli. Część z miejsca pchnęła konie w galop, ale z rynku nie było ucieczki. Ulicę zabarykadowano nagle belkami, przegrodzono przeciągniętymi w poprzek łańcuchami. Zza zapór sypnęły się bełty. A ze wszystkich stron, z żelaznej, z michalskiej, z długiej Trzidy, z celetnej, od tylu, na rynek biegli uzbrojeni ludzie. Konni, osłaniając się wzajem tarczami, zbili się w kupę pod ratuszem. Hynek z Kolsztejna starał się zaprowadzić ład. Chrypł od krzyku, a z domów wciąż strzelano. Kule i bełty leciały z okien otaczających staromiejski rynek kamienic. Z jednorożca, z czerwonych drzwi, z baranka, z kamiennego dzwonu, z łabędzia. Strzelano z okien i okienek, z wykuszy, z dachów, z sieni i bram. Rycerze i panosze jeden po drugim lecieli z siodeł na ziemię. Padały wierzgające konie. Dobrze. Powtarzał przez zaciśnięte zęby Flutek. Dobrze, prażanie, tak trzymać. No i nie wyjdziesz pan z tego żywy, panie Kolsztejnski z Waldsztejnów. Nie uniesiesz głowy. Hynek z Kolsztejna jakby dosłyszał, bo jego huf nagle podzielił się na dwa oddziały. Jeden w jakieś 100 koni, dowodzony przez rycerza z tarczą srebrno-czarną, pogalopował w stronę kościoła świętego Mikołaja. Drugi, z samym Hynkiem na czele, uderzył na motłoch atakujący od długiej Trzidy. Pierwszy oddział zniknął Rejnowanowi z pola widzenia. Mógł tylko z wrzasku i szczęku wnioskować, że konni próbują przedrzeć się przez barykady, wyrąbać sobie drogę na most i małą stranę. Widział natomiast, jak oddział Hynka z impetem spadł na uzbrojonych mieszczan, jak pierwszą linię położył pokotem, jak drugą rozproszył i jak na trzeciej utknął, nadziawszy się na zaporę z gizarn, dzid i wideł. Prażanie stali twardo. Nie dali się przestraszyć, było ich dużo, byli silni, pewni siebie. Bo wciąż nadbiegali nowi, wrzeszczeli atakując. Rżały, stając dęba, ranione wierzchowce, walili się na śliską już od krwi ziemię jeźdźcy, a z okien wciąż leciały bełty, bełty, bełty. Jeźdźcy wycofali się, zawrócili na plac, rozproszyli się, małymi grupami pognaliby na własną rękę przebijać się przez barykady i łańcuchy przy świętym Mikołaju i w Michalskiej, ale Hynka z nimi nie było. Pod bohaterem spod Wyszehradu i Usti padł koń, cięty kosą po przednich nogach. Rycerz zdołał w porę zeskoczyć, miecza nie wypuścił, tych co go opadli porąbał. Oparłszy się plecami o ścianę domu pod słoniem, skrzyknął ku sobie kilku podobnie spieszonych. Widząc jednak, że koszeni bełtami padają, skoczył w sklepioną sień. Wywalił drzwi barkiem. Prażanie kupą wpadli za nim do wnętrza domu. Hynek nie miał szans. Nie potrwało długo, a okrwawione ciało wiace ozdobionej lwem markwarticów wyleciało z okna na piętrze i łomotnęło o praski bruk. Defenestracja! Zaśmiał się wykrzywiony demonicznie Flutek. Druga defenestracja! To mi się psia mać podoba! Sprawiedliwość i symbolika! Wyrzucony oknem Hynek dawał jeszcze słabe znaki życia. Prażanie obstąpili go. Jakiś czas wahali się. Wreszcie ktoś wahanie przełamał i dziabnął rycerza oszczepem. Drugi rąbnął toporem, a potem zaczęli dźgać i rąbać wszyscy. Tak jest! Zaśmiał się Neplach. Symbolika! Co, Rejnewan, co powiesz? Urwał. Rejnewana w izbie nie było.
trzeba było przyznać, że rycerz z tarczą podzieloną wskos na pola srebrne i czarne ratował życie rozsądnie i z pomysłem. Po pierwsze, identyfikującą go tarczę cisnął precz jeszcze na rynku. Gdy zaś odparci od barykad przy owocnym targu jezdni wycofali się za kościółek świętego Linharta, gdzie znowu wpadli na prażan i wdali się w zażarty bój, srebrno-czarny rycerz bez wahania obrócił konia i umknął w uliczki, w galopie zdzierając z ramion płaszcz z bogatym haftem. Wyjechał płosząc kaczki i żebraków na placy, zwany przy kałuży. Słysząc okrzyki nadbiegającej od rynku pogoni, zaklął, zeskoczył z siodła, trzepnął wierzchowca po zadzie, sam zanurkował w ciasny i ciemny przesmyk wiodący ku ulicy Płatnerskiej. Prażanie z wrzaskiem pobiegli za stukiem kopyt konia, biegnącego w stronę dominikańskiego klasztoru i Wełtawy. Rzeki, w której odbętach, jak wynikało z nudnie już monotonnych wrzasków puszczy, znajdą wnet koniec wszyscy buntownicy i zdrajcy. Odgłosy cichły, oddalały się. Rycerz odetchnął, uśmiechnął się pod wąsem. Już był niemal pewien, że mu się powiedzie. I kto wie, może by się mu i powiodło. Gdyby nie fakt, że Reinewan doskonale znał teren. Ulica Płatnerska i odchodzące od niej zaułki mieściły w czasach przedrewolucyjnych kilka przytulnych i niedrogich burdelików. Okolice te znał więc świetnie każdy student i każdy bakałarz Uniwersytetu Karola. Do tego Reinewan i Samson Miodek posługiwali się magią, amuletami telepatycznymi. Bardzo prostymi, ale wystarczającymi do rudymentarnej telekomunikacji, do tropienia i pościgu. Srebrno-czarny rycerz odczekał chwilę. Czas wykorzystał na zakrycie zbroi kawałkiem znalezionej cwilichowej płachty. Przywarł do ściany, słysząc łomot podków, ale to tylko biegł koń bez jeźdźca, Bułanek z okrwawionym bokiem. Za koniem biegła, kołysząc się i mucząc, łaciata krowa. Skąd się tu wzięła? Wiedziała jedyna tylko cholera. Gdy ucichło, rycerz szybko ruszył w stronę Płatnerskiej, wyszedł na ulicę. Postał chwilę, rozejrzał się, nadsłuchując gasnących odgłosów walki i rzezi. Potem wszedł w pierwsze z brzegu podsienie i na podwórze. Tu zabrał się do zdejmowania mogących go zdemaskować blach. Z pomiędzy suszącej się na sznurze bielizny wywlekł koszulę, wystrzępioną mocno i obszerną, szytą ewidentnie dla baby w ciąży albo grubej zwyczajnie z przyrodzenia. Gdy wciągał koszulę przez głowę, przez moment nic nie widział. A Reinewan z Samsonem moment wykorzystali. Reinewan z rozmachem palnął rycerza podniesioną z ziemi deską. Samson palniętego chwycił za barki, potrząsnął, poderwał, z mocą pchnął na mur. O dziwo, miast pomoże tym osunąć się bezwładnie. Rycerz odbił się odeń, wyszarpnął z pochwy kord i zaatakował. Samson odskoczył. Reinewan zamachnął się swoją deską, rycerz odbił ją silnie, pchnął sztychem tak szybko i fachowo zręcznie, że gdyby nie brane u fechmistrza lekcje, Reinewan pożegnałby się z wątrobą i życiem. Rycerz zwinnie obrócił kord w dłoni i zadał szybkie cięcie. Gdyby nie wyłuczony unik, ostrze rozcięłoby Reinewanowi grdykę aż po kręgi szyjne. Groźną sytuację spacyfikował Samson, uderzeniem kija wytrącając rycerzowi broń, a jego samego obalając ciosem pięści. Cios był potężny, ale rycerz i tym razem ani myślał leżeć tam, gdzie upadł. Zerwał się, oburącz chwycił pustą beczkę, podniósł, stęknął, poczerwieniały z wysiłku, rzucił jak pociskiem w Samsona miotka. I tu trafiła kosa na kamień. Samson złapał beczkę w locie i odrzucił niby piłkę. Rycerz runął zbity z nóg na stertę słomy. Podnieść się już nie zdołał. Reinewan i Samson zwalili się na niego, przygnietli, wykręcili, skrępowali ręce. Omotali głowę babską koszulą, spętali nogi w kostkach długim powrozem i zawlekli do pobliskiej piwnicy za powróz ciągnąc. Nie cackali się, nie zważali, że głowa rycerza rytmicznie stuka o kamienne stopnie, a on sam pojękuje i luźni. Pchnięty na główki kapusty rycerz usiadł, stękając i klnąc. Gdy Reinewan zdarł mu szmatę z głowy, pomrugał. Piwnica miała okienko, dało się więc widzieć co nieco. Rycerz długo przypatrywał się Reinewanowi, krócej Samsonowi. I od razu ocenił, że z tych dwóch wyłącznie jeden jest partnerem do negocjacji. Spojrzał Reinewanowi prosto w oczy. Odkaszlnął. Rozumnie. Wysilił się na uśmiech. Roztropnie, bracie. Po co dzielić się z innymi, gdy można wszystko mieć dla siebie?
Czasy są zbyt ciężkie i niepewne, by gardzić groszem. A grosz wpadnie ci do kabzy. Obiecuję. Rejnewan ukradkiem odetchnął z ulgą. 100% pewności do tej pory nie miał i już na zapas frustrował się skutkami możliwej pomyłki. Ale gdy rycerz przemówił, o pomyłce mowy już być nie mogło. Ten głos słyszał 2 lata temu. 13 września na Śląsku, w cysterskiej Grangi w Dębowcu. Zasłużyłeś. Srebrno-czarny rycerz oblizał wargi, łypnął na Rejnewan. Zasłużyłeś na nagrodę. Już choćby za spryt. Sprytnie mnie złapałeś, co tu gadać. Masz, co tu gadać, łeb na karku. Urwał. Zorientował się, że mówi na próżno, a jego słowa nie wywierają na adresacie żadnego wrażenia. Natychmiast przestawił się na inną taktykę. Przybrał dumną minę i zmienił ton na pański i władczy. Ja jestem Jan Smiżycki ze Smiżyc. Pojmujesz, chłopie? Jan Smiżycki. Okup za mnie. Tam, na rynku. Przerwał Rejnewan. Trup twojego kamrata Chynka już wisi na pręgierzu. Obdarty do naga. Obok jest jeszcze miejsce. Rycerz nie spuścił oczu. Rejnewan pojął, z kim ma do czynienia, ale trzymał się obranej strategii. Nadal usiłował nastraszyć i zastraszyć. Z reszty twoich druhów ocaleli tylko ci, których obronił proboszcz Rokicana. Zasłaniając własną piersią przed dzidami motłochu, tych zawleczono do ratuszowej szatłaby. Przeganiając przedtem na prędce wymyśloną ścieżką cnoty, szpalerem ludzi z pałkami i siekierami. Nie wszyscy przebyli tę ścieżkę żywi. Pościg za resztą trwa, a motłoch wciąż czeka pod ratuszem. Zastanawiasz się, po co ci to mówię? Bo straszną mam chęć zaciągnąć cię tam, na rynek, wydać prażaną i popatrzeć, jak będziesz biegł pod kijami. Czy wiesz, skąd u mnie ta chęć? Domyślasz się może? Rycerz zmrużył oczy, a potem rozwarł je szeroko. To ty. Teraz cię poznaję. Zdradziłeś mojego brata, Janie Smiżycki, ze Smiżyc. Wydałeś go na śmierć. Zdasz za to rachunek. Właśnie zastanawiam się, w jaki sposób. Mogę, jak rzekłem, wydać się w ręce prażan. Mogę tu, na miejscu, własnoręcznie wsadzić ci nóż pod żebra. Nóż? Rycerz szybko odzyskał kontenans, pogardliwie wydał wargi. Ty? Pod żebra? Noże więc, młodszy panie z Bielawy, śmiało! Nie prowokuj mnie. Prowokować? Jan Smiżycki parsknął i splunął. Ja nie prowokuję. Ja drwię. Ja się znam na ludziach. Potrafię przez oczy do duszy zaglądnąć. Tobie zaglądnąłem i to ci powiem. Ty nawet kurczaka byś nie zabił. Mogę, powiedziałem, zawlec się pod ratusz. Tam czeka cała gromada mniej wrażliwych. Możesz mnie też pocałować w dupę. To ci właśnie proponuję i z całego serca polecam. Mogę też puścić cię wolno. Smiżycki odwrócił głowę. Nie dość szybko, by Rejnewan nie ułowił błysku w jego oku. Więc jednak okup? Spytał po chwili. Można to tak nazwać. Udzielisz mi odpowiedzi na kilka pytań. Rycerz spojrzał na niego. Milczał długo. Ty pentaku. Powiedział wreszcie, krzywiąc wargi i przeciągając słowa. Ty śląski Niemczyku, ty doktorku z Nachorku. Z kim ty myślisz masz sprawę? Ja jestem Jan Smiżycki ze Smiżyc. Szlachcic czeski, pasowany pan, hejtman mielnicki i rudnicki. Moi przodkowie walczyli pod Leniano i Mediolanem, pod Ascalonem i Jarsufem. Mój pradziad okrył się chwałą pod Mildorfem i pod Krysi. Odpowiadać na pytania? Tobie? A chędosz się, pacanie. Ty, szlachetny panie Smiżycki, knułeś jak pospolity zbir zdradę własnych rodaków. Tych, którzy zrobili cię hejtmanem, na Mielniku i Drudnicach osadzili. W podzięce za to spiskowałeś przeciw nim z Konradem z Oleśnicy, biskupem Wrocławia. 2 lata temu, na Śląsku, w cysterskiej Grangi. Minęły całe 2 lata, ale z pewnością pamiętasz, bo ja pamiętam. Kaździuteńkie wypowiedziane tam słowo. Smiżycki wpił w niego oczy. Milczał przez chwilę, kilka razy przełknął ślinę.
Gdy się odezwał, w jego głosie prócz zaskoczenia zadźwięczał niekłamany podziw. A więc to ty. To ty tam byłeś. Ty podsłuchałeś. Niech cię diabli. Przyznać ci trzeba szeroko i zamaszyście obracasz się w świecie. Podziwiam, ale i współczuję zarazem. Tacy umierają młodo i zwykle śmiercią gwałtowną. Samson Miodek wysłał za pomocą magicznego amuletu jakiś mentalny sygnał. Ale choć podczas pościgu komunikacja wychodziła im znośnie, teraz, z odległości 2 kroków, sygnał był zupełnie nieczytelny. To znaczy, nieczytelna była treść. Wyraźna natomiast intensywność. Reinevan odebrał to jako sugestię, by działać stanowczo. Odpowiesz na moje pytania, panie Smirzycki. Nie, nie odpowiem. Wydaje ci się, że masz na mnie coś, czym możesz zastraszyć, zaszantażować? Gówno masz! Młodszy panie Bielawa, a wiesz dlaczego? Bo czas nastał nam historyczny. Każdy dzień przynosi zmiany. W takich czasach, konowale, szantażyści muszą działać bardzo szybko. Inaczej tylko na drwinę obracają się ich szantaże. Nie zauważyłeś, co się dziś działo na ulicach? Wjechałem do Pragi u boku Hynka z Kolsztejna. Przyjechaliśmy wprost z Kolina, od pana Dziwisza Bożka. Onże dał nam swych zbrojnych. Ręka w rękę z nami szli jawnie drużynnicy tak zajadłych katolików i husytobójców, jak Puta z Czastolowic i Otto de Bergow. Żadna tajemnica, po cośmy przybyli. Mieliśmy zamiar opanować ratusz i przejąć władzę, bo Praga to kaput Regni. Kto ma Pragę, ma Czechy. Chcieliśmy oswobodzić Korybuta i zrobić z niego króla. Prawdziwego króla, znaczy za aprobatą Rzymu. Chcieliśmy dogadać się z papieżem, skłonnym, jak wieść niesie, do kompromisu względem liturgii. Gotowym ustąpić względem kielicha i komunii sub utraque specie. Gotowym do negocjacji. Ale nie z taborem, nie z radykałami. Nie z ludźmi o rękach zbrukanych krwią księży. Zjednoczeni z Oldrzychem z Rożmberka i panami z Landfrydu, chcieliśmy wykończyć radykałów, wybić sierotki, zlikwidować tabor, przywrócić ład w Królestwie Czeskim. Pojmujesz? Wjechaliśmy do Pragi. Smirzycki nie czekał, aż Reinevan potwierdzi. Jawnie i z odkrytą przyłbicą. Wyraźniej więc chyba nie mogłem pokazać, czego chcę. Przeciw komu i przeciw czemu jestem. Z kim trzymam? Z kim jestem w spółce? Wszystko się dziś wydało i pokazało. Co chcesz więc zrobić? Teraz, gdy szydło wyszło z worka na pełną długość, pójdziesz do taboru i ogłosisz: słyszycie, bracia, powiem wam nowinę. Janzen Smirzyc jest waszym wrogiem, spiskuje przeciwko wam z katolikami. Zeszłoroczny śnieg, panie z Bielawy, zeszłoroczny śnieg. Pokpiłeś, spóźniłeś się. Owszem, jeszcze rok, jeszcze miesiąc temu... Jeszcze miesiąc temu... Dokończył ze złośliwym uśmiechem Reinevan. Mogłem cię zdemaskować. Byłem groźny. Nasłałeś więc na mnie skrytobójców. Iście po rycersku, panie ze Smirzyc, po szlachecku. Zaiste dumni muszą być w zaświatach okryci chwałą antenaci. Bohaterowie spod Ascalonu i Cressy. Jeśli myślisz, że będę się przed tobą z tego tytułu kajał, to się kurewsko mylisz. Odpowiesz mi na pytania. Już ci, zdaje mi się, proponowałem całowanie w dupę. A zatem ponawiam propozycję. Samson Miodek wstał raptownie. A Reinevan przysiągłby, że Jan Smirzycki się zląkł. To jest wojna! Wykrzyczał, utwierdzając Reinevana w przekonaniu. Wojna, chłopie! Kto może ci zaszkodzić? Ten wróg, a wroga się niszczy! Twój brat pracował dla taboru, dla Żyśki, dla Szwamberka i Chwiezdy. Był mi więc wrogiem. Mógł szkodzić i szkodził. A biskup wrocławski przeciwnie. Był cennym sojusznikiem. Warto go było sobie zjednywać. Chciał biskup nazwisk działających na Śląsku taboryckich szpiegów, to i dostał listę. Zresztą biskup od dawna miał twego brata w podejrzeniu. Dopadłby go i bez mojej pomocy.
Wrocławski biskup ma swoje środki i metody. Zdziwiłbyś się, jak skuteczne. Nie zdziwiłbym się. Widziałem to i owo. Skuteczności działania też nie neguję. Nie żyje już wszak wspomniany przez ciebie Jan Chwiezda. Nie żyje Bohuslaw ze Szwamberka. A to ty wtedy w cysterskiej Grangi podałeś ich obu za cel biskupim się paczą. Szwamberg był wysokiego rodu, bodajże wyższego i starszego niżli twój, choć chełpisz się przodkami. Za Bohusława Szwamberka czeka cię szafot. Jego krewniacy już tego dopatrzą. Samson znowu wysłał sygnał. Reinewan zrozumiał. Chwiezda i Szwamberg, oświadczył tymczasem Smirzycki, umarli z ran odniesionych w boju. Gadaj, oskarżaj. Nikt nie uwierzy. Nikt nie uwierzy w czarną magię? Dokończył Reinewan. To chciałeś powiedzieć? Smirzycki zaciął usta. Czego ty u diabła chcesz? Wybuchnął nagle. Zemsty? Nurze więc, mści się, zabij mnie. Tak, zdradziłem twojego brata, choć ufał mi tak, jak Chrystus ufał Judaszowi. Zadowolonyś? Oczywiście skłamałem. Twojego brata nigdy na oczy nie widziałem. Usłyszałem o nim od... A mniejsza z tym od kogo. Ale wydałem go biskupowi. Przez to zginął. Ciebie zaś miałem za szpiega Neplacha, za prowokatora i możliwego szantażystę. Musiałem coś z tobą zrobić. Najęty kusznik, rzecz nie do wiary, chybił. No. Dwa razy próbowałem cię otruć, ale trucizna chyba na ciebie nie działa. Nająłem trzech zabójców. Nie wiem, co się z nimi stało. Znikli. Same szczęśliwe zbiegi okoliczności, młodszy panie z Bielawy. Bardzo dziwne, szczęśliwe zbiegi. Czy ktoś tu niedawno nie mówił przypadkiem o czarnej magii? Flutek, pomyślał Reinewan, zmusił pojmanych zbirów do zeznań. Z pewnością już wcześniej miał sygnały o szykowanym puczu. Zbiry na torturach powiedziały resztę. Potwierdziły podejrzenia. Na spiskowców czekała zasadzka, nie mieli szans. Najmując na mnie morderców, Jan Smirzycki przegrał Pragę, a Hynek z Kolsztejna przegrał życie. Szczury uciekające z tonącego okrętu, powiedział bardziej do siebie niż do rycerza. Potachowie, wobec rosnącej potęgi Prokopa i Taboru, to była wasza jedyna szansa. Przewrót, przejęcie władzy, uwolnienie i wyniesienie na tron Korybuta, ułożenie się z papiestwem i Landfrydem. Postawiliście wszystko na jedną kartę. Cóż, nie wyszło. Ano, nie wyszło. Odrzekł bez większej emocji rycerz, nadal patrząc na Samsona, nie na Reinewana. Przegrałem. Z której strony by nie spojrzeć, wychodzi, że dam głowę. Dobra, niech będzie, co ma być. Zabij mnie, wydaj Neplachowi, ciśnij pod nożem otłochu, wedle woli. Dość mam już tego wszystkiego. Jedną tylko prośbę składam, o jedno suplikuję. Mam w Pradze pannę, niskiego stanu. Oddajcie jej mój pierścień i krzyżyk, i trzos, jeśli mogę prosić. Wiem wasza zdobycz, ale to uboga dziewczyna. Odpowiedz na moje pytania. Reinewan znowu usłuchał telepatycznej wskazówki Samsona. A sam jej wszystko oddasz. Jeszcze dziś. Smirzycki spuścił powieki, by skryć błysk oka. Usidlasz mnie. Ty mi nie wybaczysz. Nie wyrzekniesz się zemsty za brata. Ty go tylko zdradziłeś. Mieczami dziurawili go inni. Tych imiona chcę znać. Dalej, pofrymarcz. Starguj coś za coś. Daj mi możność odwetu na tamtych. Ja wyrzeknę się zemsty na tobie. Jaką mam gwarancję, że mnie nie zwodzisz? Nie masz żadnej. Rycerz milczał czas jakiś. Słychać było, jak przełyka ślina. Pytaj. Rzekł wreszcie. Chwiezda i Szwamberg. Zamordowano ich, prawda? Prawda. Zająknął się Smirzycki. Chyba... nie wiem. Podejrzewam, ale nie wiem. To możliwe. Czarna magia.
Zapewne. W rozmowie z biskupem uczestniczył jeszcze jeden człowiek. Wysoki, szczupły. Czarne włosy do ramion. Ptasia twarz. Biskup i doradca. Pomocnik i poufnik. Nie wierć mi oczami. Przecież wiesz, albo się domyślasz. To on wykonuje dla biskupa brudną robotę. Nie ulega kwestii, że to on zamordował Piotra z Bielawy i wielu innych. Przypomnij sobie psalm 90. Strzała lecąca za dnia. Timor nocturnus. Demon, co niszczy w południe. Tyś powiedział... Skrzywił usta Zmierzycki. Tyś wyrzekł to słowo. I chyba utrafiłeś w sedno. Chcesz dobrej rady, chłopcze? Trzymaj się od niego z daleka. Od niego i od... Czarnych jeźdźców, wołających Hatsumus. Odurzających się jak asasyni tajemnymi arabskimi substancjami, używających czarnej magii. Tyś powiedział, nie porywaj się na nich. Uwierz mi i posłuchaj rady. Nie próbuj nawet zbliżać się do nich. A jeśli oni spróbują zbliżać się do ciebie, uciekaj. Byle dalej i byle szybciej. Jego imię. Biskup jego poufnika. Jego, to pewne, boi się sam biskup. Jego imię. On wie o tobie. Jego imię. Birkat von Grelenort. Reinevan dobył sztyletu. Rycerz odruchowo przymknął oczy, ale zaraz je otworzył. Spojrzał śmiało. To wszystko, panie Janie Zmierzycki. Jesteś wolny. Bywaj i nie próbuj już na mnie nastawać. Nie będzie próbował, powiedział nagle Samson Miodek. Oczy Jana ze Zmierzyc rozszerzyły się mocno. Tobie, kontynuował spokojnie Samson, bynajmniej nie delektując się wywartym wrażeniem. Tobie, Janie ze Zmierzyc, zdrady i spiski nie wychodzą na dobre. Nie popłacają. W przyszłości też tak będzie. Wystrzegaj się spisków i zdrad. Tyle myśli w tobie, tyle planów, tyle ambicji. Zaprawdę przydałby ci się ktoś, kto stoi za plecami. Ktoś, kto doradza półgłosem, podpowiada, przypomina. Recipiens post te hominem memento te cave necadas. Cave necadas, panie Janie Zmierzycki. Słuchaj, jeśli masz uszy. Nessis mi fili diem nec feoram. Twoje ambicje, panie Zmierzycki, sprawią, że upadniesz. Ale nie znasz dnia ani godziny tego upadku. Gdy Reinevan wyszedł z piwnicy, Samson gdzieś przepadł, ale za moment pojawił się. Poszli obaj za łukami w stronę ulicy Płatnerskiej. Myślisz, zaczął Reinevan, że to było mądre, ta twoja końcowa przemowa? Co to właściwie było, proroctwo? I proroctwo? Samson obrócił ku niemu swą twarz idioty. Nie, tak mi się jakoś powiedziało. A czy to było mądre? Nic nie jest mądre. Przynajmniej tu. W tym twoim świecie. Aha. Że też od razu nie zgadłem. Jeśli już przy tym jesteśmy, idziesz na sukiennicką?
Oczywiście. A ty nie? Nie. Z pewnością są liczni ranni. Jak znam, Rokicane kazał poznosić ich do kościołów. Będzie huk roboty. Każdy lekarz się przyda. Nadto Neplach będzie mnie szukał. Nie mogę ryzykować, że trafi za mną pod archanioła. Rozumiem. Wyszli na rynek. Na pręgierzu nie wisiał już nagi, bestialsko okaleczony trup. Chynka z Kolsztejna, pana na kamyku, hejtmana litomierzyckiego, rycerza ze szczepanickiej linii Waldsteinów, z rodu wielkich markwarticów. To z pewnością proboszcz Rokycana kazał go stamtąd zdjąć. Proboszcz Rokycana, choć czynił to z bólem, zabijanie tolerował. I oficjalnie nawet aprobował, do pewnych granic oczywista. Wyłącznie oczywista, w słusznej sprawie. I tylko wówczas, gdy cel uświęcał środki. Ale na profanowanie zwłok nie pozwalał nigdy. No, powiedzmy prawie nigdy. Bywaj, Reinmarze. I daj mi amulet. Gotowyś zgubić, a wtedy... Telesma głowy mi urwie. Bywaj, Samsonie. Aha, zapomniałem ci podziękować za telepatycznie przekazywane sugestie. To dzięki nim tak gładko poszło nam ze Smirzyckim. Samson spojrzał na niego, a jego kretyńskie oblicze rozjaśnił nagle szeroki, kretyński uśmiech. Poszło gładko, powiedział. Dzięki twemu sprytowi i inteligencji ja mało pomogłem. Niczym się nie przysłużyłem, jeśli nie liczyć rzucenia w Smirzyckiego beczką. Co się zaś tyczy sugestii, to żadnych ci nie dawałem. Telepatycznie ponaglałem cię tylko. Prosiłem, byś się śpieszył, bo okropnie nie chciało mi się sikać. Roboty było rzeczywiście huk. Potrzebna, jak się okazało, była i przydała się każda para wprawionych w leczeniu rąk. Rannymi wypełniono obie nawy boczne Panny Marii przed tynem, a z tego, co Reinevan zasłyszał, leżeli liczni pacjenci także u świętego Mikołaja. Niemal do zapadnięcia zmroku Reinevan wraz z innymi medykami składał złamania, tamował krwotoki i zszywał, co się dało zszyć. A gdy skończył, gdy wstał, gdy wyprostował obolałe krzyże, gdy po raz kolejny stłumił wywołane smrodem krwi i kadzideł mdłości, gdy zamierzał wreszcie pójść się umyć, jak spod ziemi, jak duch, zjawił się przy nim szary typek w szarych gaciach. Reinevan westchnął i poszedł za nim, nie dyskutując i o nic nie pytając. Bohuchwal Neplach czekał na niego w mieszczącej się przy ulicy celetnej gospodzie pod Czeskim Lwem. Gospoda ważyła wyśmienite własne piwo i słynęła kuchnią, ale przekalkulowaną renomę wliczała w ceny dań. Toteż Reinevan w lokalu nie bywał. Nie było go na to stać ani za czasów studenckich, ani teraz. Dziś po raz pierwszy miał okazję zapoznać się z wystrojem wnętrza i kuchennymi zapachami, przyznać trzeba, wielce smakowitymi. Szef taboryckiego wywiadu ucztował samotnie w kącie, dzielnie i pilnie pracując przy pieczonej gęsi, zupełnie lekceważąc fakt, że tłuszcz plami mu mankiety i kapie na gors szamerowanego srebrną nicią wamsu. Zobaczył Reinevana, gestem dał mu znak, by usiadł, gest wykonując, nawiasem mówiąc, spienionym kuflem piwa, którym gęsinę popijał i jadł dalej, wzroku nie podnosząc. O tym, by Reinevanowi zaproponować jadło lub napój, w ogóle nie pomyślał. Zjadł całą gęś, nawet kuper, który zostawił na wety. Gdzie się to w nim podziewa? Pomyślał Reinevan. Chudzielec przecie, choć apetyt krokodyla. Pewnie to nerwowa praca. Albo pasożyty. Flutek zlustrował spojrzeniem resztki gęsi i uznał, że są już na tyle mało atrakcyjne, by móc poświęcić uwagę czemu innemu. Podniósł wzrok. I co? Starł tłuszcz z brody. Masz mi coś do powiedzenia, do przekazania, do zameldowania? Pozwól, niech zgadnę. Nie masz.
Zgadłeś. W czarnych oczach Flutka pojawiły się dwa złote diabełki. Oba podskoczyły i fiknęły koziołka. Zaraz po pojawieniu. Ścigałem. Reinevan udał, że nie spostrzegł. Jednego typka. Prawie go miałem, ale umknął mi przy Walentym. No pech. Rzekł beznamiętnie Neplach. A rozpoznałeś go chociaż? Byłbyś to ten, który spiskował z wrocławskim biskupem? Ten. Tak myślę. Ale umknął. Umknął. Znowu więc... Flutek pociągnął z kufla. Przypadła ci szansa na zemstę. Iście pechowiec z ciebie, pechowiec. Nic zaiste nie darzy ci się, los nijak nie chce ci sprzyjać. Nie jeden by się załamał, mając wciąż taki niefart. Ale ja patrzę na ciebie i widzę, że znosisz to z godnością. Nic tylko podziwiać i zazdrościć. Ale... Podjął, nie doczekawszy się reakcji. Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Co się nie udało tobie, udało się mnie. Dopadłem łobuza. Faktycznie niedaleko kościoła świętego Walentego, co bardzo ładnie akcentuje twoją prawdomówność. Cieszysz się, Reinevan? Jesteś wdzięczny? Na tyle może by szczerze porozmawiać o 500 grzywnach podatkowego poborcy? Zlituj się, Nepla. Przepraszam, zapomniałem. Ty wszak o aferze z poborcą nie wiesz nic, niewinnyś i nieświadomyś. Wracajmy zatem do łobuza, którego pojmałem. Wystaw sobie, że to ni mniej, ni więcej tylko Jan Smirzycki ze Smirzyc. Hejtman na Mielniku i Rudnicach. Wystawiłeś sobie? Wystawiłem. I co? I nic. Wyglądało, że diabełki fikną kozła, ale nie fiknęły. Twoje doniesienia o udziale Jana ze Smirzyc w śląskim spisku... Podjął po chwili Flutek. To już niestety zeszłoroczny śnieg. Wzięły się i zdezaktualizowały. Czas nastał nam historyczny. Dzieje się wiele. Każdy dzień przynosi zmiany. Co wczoraj było ważne, dzisiaj znaczenia nie ma. A jutro warte będzie mniej niż lipsie łajno. Rozumiesz, co myślę? A jakże? To dobrze. Zresztą w tak zwanym wymiarze ogólnym rzecz jest bez znaczenia. Cóż to w końcu za różnica? Za co się Smirzyckiego sądzi, skaże na śmierć i straci? Za spisek, za zdradę, za rewoltę? Jedna cholera. Co ma wisieć, nie utonie. Twój brat będzie pomszczony. Cieszysz się? Jesteś wdzięczny? Błagam, Neplach, nie mów tylko proszę o 500 grzywnach poborcy. Flutek odstawił kufel, spojrzał Reinevanowi prosto w oczy. Nie będę o nich mówił. Rzecz bowiem przykra, ale Smirzycki zwiał. Co? To co słyszysz? Smirzycki drapnął. Uciekł z więzienia. Szczegółów chwilowo nie znam. Jedno tylko jest wiadomym. W ucieczce dopomogła mu miłośnica, córka praskiego tkacza. Rzecz zaiste bulwersująca, sam oceń. Rycerz wysokiego rodu i jego metresa, plebejuszka, panna tkaczykówna. Musiała wiedzieć, że jest dla niego tylko zabawką, że nic z tego związku być nie może, a jednak zaryzykowała dla kochanka życiem. Lubczyku jej zadał, czy jak? A może... Reinevan wytrzymał spojrzenie. Wystarczyło człowieczeństwo. Głos za plecami przypominający hominem memento te. Ty się dobrze czujesz, Reinevan? Jestem zmęczony. Napijesz się? Dziękuję, ale na pusty żołądek. A, czelnie, doktorku. Hola! Gospodarzu! Sam tu! We czwartek po narodzeniu Marii, 11 września, 5 dni po próbie puczu, ściągnął pod Pragę Prokop Goły, triumfator spod Tachowa i Strzybra. Przybyła z nim cała armia, tabor, sierotki, prażanie i ich adherenci, wozy bojowe, artyleria, piechota i jazda. Było tego in toto 12 tysięcy zbrojnego luda. I był z nimi Szarlej.